Witam serdecznie, pokażę jak upiec pyszne ciasto drożdżowe z wiśniami. Do przygotowania będziemy potrzebowali 400 g mąki pszennej, 80 g cukru, 200 ml letniego mleka, 3 żółtka, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 80 g masła roztopionego i przestudzonego, 25 g drożdży świeżych, otarta skórka z połowy cytryny, szczyptę soli oraz około 400 g wydrylowanych wiśni na kruszonkę. 4 łyżki mąki, 2 łyżki cukru, 2 łyżki dobrze schłodzonego masła. Najpierw przygotuję rozczyn. Do miski rozkruszam drożdże, dodaję łyżeczkę cukru, 1 łyżkę mąki, około 50 ml letniego mleka i wszystko razem mieszam. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut, aby rozczyn zaczął pracować. Do gotowego rozczynu dodaję pozostałe składniki na ciasto oprócz masła i mieszam łyżką. Gdy składniki wstępnie się połączą, dodaję masło i nadal mieszam łyżką. Ciasto wyrabiam cały czas w misce, ponieważ jest dość luźne. Ciasto wyrabiam przez około 5 minut, a stanie się gładkie i lśniące. Ciasto możemy również przygotować robotem. Wyrobione ciasto nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 40 minut, tak żeby podwoiło swoją objętość. Jeżeli w kuchni byłoby zbyt chłodno, to miskę z ciastem możemy wstawić do wcześniej nagrzanego piekarnika do około 30 stopni, wyłączyć ogrzewanie i wstawić miskę z ciastem do wyrośnięcia. W tym czasie, gdy wyrasta ciasto, przygotuję kruszonkę. Na plat wysypuję wszystkie składniki na kruszonkę i łączę ją dłońmi, tak żeby powstały grudki. Tak przygotowaną kruszonkę przekładam na talerzyk i wstawiam do lodówki. Wyrośnięte ciasto przekładam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Aby ciasto nie kleiło się do dłoni, dłoń nawilżam olejem. Ciasto w foremce delikatnie rozciągam i wyrównuję. Foremkę z ciastem nakrywam ściereczką i odstawiam na około 15 minut do wyrośnięcia. Na wyrośnięte ciasto układam wydrylowane wiśnie jedną obok drugiej i delikatnie wciskam. I posypuję kruszonką. Foremkę z ciastem wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni, na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciasto będę piekła około 55 minut. Długość pieczenia ciasta zależy od piekarnika, może się wahać od 45 do 55 minut. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ciasto jest upieczone, to możemy wbić patyczek i po wyjęciu, gdy będzie suchy, to znaczy, że ciasto jest upieczone.
Upieczone ciasto wyjmuję z foremki i odstawiam do wystudzenia. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Ciasto jest gotowe, życzę udanych wypieków i smacznego.